Olsztyn znowu stanie się światową stolicą triatlonu. Niemal 250 zawodników z 30 krajów wystartuje w Pucharze Europy. Ten po raz czwarty odbędzie się właśnie w Olsztynie. W sobotę światowa czołówka pobiegnie na dystansie sprinterskim. Cieszymy się, że to miejsce tak urocze nad jeziorem Ukiel w naszym pięknym mieście Olsztynie może gościć tą międzynarodową, jak i również w wymiarze krajowym, bo przecież doskonale wiemy, to nie jest jedno wydarzenie, a to są kolejne następne, które w niedzielę będą się odbywały. To są również zawody, w których można zdobyć kwalifikacje olimpijskie, stąd bardzo się cieszymy, stąd duża frekwencja z różnych stron Europy i nie tylko. Oczywiście jak najbardziej jest to dla nas znakomita promocja i zgadza się w 100% z panem prezydentem, zarówno dla miasta, jak i dla regionu. To jest też taka duma, że mamy swój Puchar Europy u nas w kraju i że to do nas przyjeżdżają zawodnicy. No i lubimy tu wracać. No, ja już będę chyba piąty rok z rzędu tutaj w Olsztynie, już czwarty raz na Pucharze Europy. Trzeba podejść do tego startu z swobodną głową i się nie przejmować. Myślę, że forma jest wysoka i na pewno to jutro pokaże i powinno być wszystko dobrze, już bez żadnych incydentów.